Witam kochani bardzo serdecznie z Sunline Tarociska Fortuna. Dzisiaj horoskop tygodniowy, tutaj znaki wodne, rak, skorpion, ryby od 16 do 22 października. Tarot, tarocik i kiper dla wyjaśnienia. Także zaczynamy. Zaczynamy od kart tarota. Co dla raka? Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy, jak tu wypada ten tydzień. No, dosyć ważny tydzień, bo są piękne karty, arkana główne. O, jak się ułożyło. Cztery arkana główne pod rząd. 5 na 7 kart. No tak, kochani, poniedziałek bardzo rodzinny. Nie wiem, spotkanie, goście, rozmowy. Co to będzie się działo? Ciekawy poniedziałek, ktoś może was odwiedzić. Bardzo pięknie, wszystko się uda, bardzo empatyczny dzień. Poukłada się to, co było nie pozałatwiane, także tu jest dobrze w domu w poniedziałek. We wtorek jest ta sprawiedliwość, przyjdzie, kochani, do raka sprawiedliwość i bardzo się cieszę. Możliwe, że będziecie załatwiać jakieś sprawy z przeszłości, urzędowe, sądowe, ale też egzaminy czy lekarza. Wszystko się uda. Naprawdę macie dużą ochronę z góry. Szczególnie w środę, jeśli będziecie coś załatwiać ważnego, wszystko się uda. Ale też, kochani moi, jest ta środa taką dużą ochroną z góry, muszę to powiedzieć, zaznaczyć. I oczywiście w tą środę może się udać zdać egzamin, może się udać jakaś sprawa z lekarzem na przykład, że zmienicie i będzie to dobry wybór. Może będą egzaminy właśnie zdane, edukacja bardzo dobra i będziecie zadowoleni. Także dobrą radę możecie od kogoś otrzymać. W czwartek też jakieś zebranie w pracy, spotkanie z kimś przełożonym. Jest szansa na załatwienie pomyślnych spraw. Może jakiś bonus otrzymacie w czwartek. W piątek tutaj proszę uważać, bo mogą się jakieś sytuacje powtórzyć, gdzieś możecie się znaleźć w takim miejscu, w którym nie chcecie być, szczególnie przy tej karcie diabła, przepraszam. Także w piątek może być problematycznie, ktoś fałszywy może się kręcić, także uważajcie. Też na zdrowie, bo tutaj są stany zapalne, różnego rodzaju wirusy, bakterie w tym tygodniu, niekoniecznie w piątek czy w sobotę. W sobotę też na zdrowie trzeba uważać, bo są problematyczne sprawy ze zdrowiem, stany gorączkowe, podgorączkowe, osoby toksyczne, lubiące kłótnie i prowokować do jakichś spraw no, niepotrzebnych sytuacji. Także też uważajcie, nie wydawajcie dużo pieniędzy, bo tutaj też jest rozrzutność pokazana w sobotę. No i też uważajcie na alkohol, tak? W niedzielę powrót kogoś z przyszłości, przyjazd i bardzo dobry dzień na relacje, na rozmowy, jest towarzysko, fajnie, cieszycie się z życia. W zdrowiu dobrze, tylko że widzę powrót wirusów, bakterii i to może być przyczyną temperatur i bólów głowy, mięśni, bóle pęcherza na przykład też. Także uważajcie na siebie. Kiper mówi, że kobieta w tym tygodniu pokazuje się dużo pracy przy tej kobiecie i oczywiście to możecie być wy, ale też tutaj są, moi drodzy, jakieś zaloty w tym tygodniu. Także ktoś może do was powrócić i to może być związane właśnie z waszą pracą. Ktoś może was w waszej pracy mocno podrywać. O, powiem tak. No dobrze, kochani, dziękuję za uwagę. I teraz przechodzimy do skorpionów. Skorpion. Od 16 mówiłam, tak, do 22.
października oczywiście. Zobaczymy, co tutaj dla Was, kochani. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. No, tutaj są troszeczkę takie mieszane energie, bo poniedziałek troszkę nerwowy, trzeba będzie coś załatwić, gdzieś może podjechać, troszkę może być zamieszania z jakimś mężczyzną, ale dacie sobie radę. We wtorek jest dobrze, ale może być też troszkę spadek energii. Niektórzy mogą mieć dużą witalność, a niektórzy właśnie spadek, bo tutaj są takie karty, że tak, po połowie, tak, trochę nerwowo, bo coś trzeba załatwiać, a z drugiej strony dobrze, bo czujecie się lepiej, może będziecie spacerować, biegać we wtorek. Także tutaj też opcjonalnie, bo ta karta mocy to czasem mówi o osłabieniu, a czasem mówi, moi drodzy, o dobrym samopoczuciu. W zależności od kart sąsiadujących. W środę jest dobrze, ponieważ szóstka buław mówi, że wszystko będzie szło po waszej myśli. Możecie dostać jakąś nagrodę, pochwałę, awans, emocjonalnie spełnieni, zadowoleni, coś ukończycie, jakiś ważny projekt w waszym życiu. Także jest dużo szczęścia. Możliwe, że też będzie impreza u niektórych, ale to u nielicznych. W czwartek troszkę takiego przemyślenia, działania z dystansem, na coś trzeba będzie poczekać, może przemyśleć. No tutaj taki spokojny dzień. W piątek również jest taka nuda, niechęć, nie chcecie pracować, chcecie odpocząć, przemyśleć. Nie widzicie możliwości dla siebie, chcecie po prostu tylko jednego, odpoczynku w piątek. W sobotę natomiast będzie dobrze, bo jest jakaś imprezka, radość, cieszycie się z tego, co macie, świętowanie sukcesu, że tydzień się zakończył, że tutaj zwyciężyliście, dokończyliście jakieś projekty w pracy, dostaliście jakąś nagrodę, pochwałę, super. I w niedzielę, no tutaj już troszeczkę bardziej wymaga to poświęcenia z waszej strony ten dzień, bo będziecie z kimś rozmawiać. Oczywiście też ten paśmieczy mówi o takim kimś kapryśnym, kto jest koło was. Kto może tutaj wam tylko troszkę krwi napsuć, też mogą być jakieś plotki koło was. No dobrze, w zdrowiu na nogi uważajcie na pęcherz moczowy, który może powrócić ból. Ból może powrócić właśnie tutaj w układzie moczowo-nerkowym. Troszeczkę mogą być problemy właśnie z odpornością. No mamy, kochani, jesień. A karty Kipera, co powiedzą dla skorpiona? Dziecko i mężczyzna, partner i tutaj zmiana. Uważajcie na to, aby no tutaj ktoś nie był w rodzinie chory, bo może być albo sprzeczka, ale uważajcie na zdrowie dzieci i mężów, partnerów. Idzie zmiana właśnie, bo jest jesień, ale myślę, że dacie radę. Dobrze, kochani, i teraz ryby. Od 16 mówiłam do 22 października. Dobrze. Co dla was? O, też zmiana. No proszę. Taki to tydzień zmienny. Poniedziałek zmiany, zmiany. Uważamy na zdrowie, zmiana stylu życia, nastawienia, ale też uważamy na jakieś no, popsute relacje, tak? Przy karcie transformacji. Myślę, że coś się zmieni, bo tutaj oczywiście tak o tym wskazuje właśnie ta karta, ale kochani, wy też tych zmian możecie zapragnąć sami, nie bójcie się, bo możecie zmienić swoje nastawienie do wielu spraw, tak? Na przykład do swojego żywienia,
do swojej pracy, tu zmiany, które chcecie, żeby weszły, tak? We wtorek siódemka mieczy, kochani, ostrożnie, bo ktoś może być oszustem, albo też na pomyłki uważajcie i oczywiście na oszustwa różnych ludzi wokół, kradzieże i tak dalej. Ktoś może być nieszczery. Też mogą być spore plotki i jakieś sprzeczki. W środę, kochani, król buław, który jest kontrowersyjnym mężczyzną, ale tutaj jest dynamicznie, pomocny ktoś, możliwe, że będziecie randkować niektórzy z was, ale też będziecie mogli uprawiać jakiś sport i wziąć się za siebie, tak? W czwartek przy pustelniku jest oczywiście rozmowa, chęć rozmowy, zrobienia rachunku sumienia ze sobą, może z kimś starszym będziecie rozmawiać, douczać się czegoś. Taka blokada wewnętrzna troszeczkę w czwartek, a w piątek, kochani, też jest blokada, bo ta czwórka monet mówi o tym, że blokujecie się, chcecie oszczędzić finanse, chcecie coś dla siebie zostawić, macie plany, bardzo rutynowo działacie, skromnie, nie wydajecie, nie szastacie pieniędzmi w piątek. W sobotę rodzinnie, stabilnie, bezpiecznie, jest ciepło domowego ogniska, jest rodzina pokazana i oczywiście planowanie z rodzinką. I w niedzielę, kochani, w niedzielę królowa monet, praktyczne podejście do życia, możecie coś zmieniać w swoim domu, kupować dla domu, dla siebie, gotować, sprzątać, robić wszystko dla domu. Dobry tydzień, ale uważajcie na te zmiany, no, żeby ktoś wam czasem tutaj nie zrobił czegoś poza plecami, nie oszukał was finansowo albo nie okłamał. Zdrowotnie, na nogi, stawy, kości, układ krwionośny troszkę, no i tu blokada, oczy, uszy też zablokowane i możliwe, że zaparcia od siedzącego trybu życia, no na takie sprawy uważajcie. Tutaj jest jakiś osąd, jakaś sprawa do załatwienia, wyjście z jakiejś trudnej sytuacji i możliwe, że będziecie pomagać jakiejś kobiecie w trudnej jej sytuacji życiowej, w której się znalazła. Tak to wygląda na ten tydzień, kochani. Ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo gorąco. Do usłyszenia, moi drodzy.